zdradził Maria w telewizji Cwan, zdrowie i błogosławieństwo dla Was i za duszy świętej pamięci mojego męża Stanisława i moich rodziców Józefa i Marii. Czy mogę się modlić? Tak, oczywiście odmówmy pierwszą tajemnicą bolesną modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Bardzo proszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomyłuj Ojcu, przybacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się święta.
wielkości. Od 9:00 spowiedź święta, raz dużo. O 10:30 różaniec. O 11:15 wejście pielgrzymki pieszej. O 11:30 uroczysta msza święta i pustowa. I o 15:00 nabożeństwo eucharystyczne. Gorąco i serdecznie zaprosimy. Drodzy Państwo, może być eucharystyczne, to zaproszenie skierował do nas ojciec Janusz Błażeja, oblat Marii Niepokalanej, przewodniczący Konferencji Polskiej Księży na Wschodnią Kanadę. I jeszcze może dwa słowa powiedzmy o księdzu arcybiskupie Stanisławie Gąbeckim. To jest jedna z wielkich postaci także współczesnych kościołów w Polsce. Jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, którą funkcję objął po ustępującym księdzu arcybiskupie Józefie Michaliku. Można by tutaj wiele mówić, przedstawiać dokonania, osiągnięcia naukowe, czy też pastorskie. Jedno tylko sobie przypomnę Państwu, że to właśnie ksiądz arcybiskup stał na czele delegacji polskich biskupów na synod biskupów w Watykanie, synod na temat rodziny. I tam w sposób bardzo taki pomocny Kościoła w Polsce, nas katolików w Polsce, przy Ewangelii, przy nauce Chrystusa, przy nauce Kościoła Świętego. Bardzo, dobrze uczelnie, ale też kompromisowe świadectwo wiary czystej i zdrowej. Także będziemy mieli tę wielką radość i łaskę gościć księdza arcybiskupa tutaj w Kanadzie. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Pielgrzymka w niedzielę 14 sierpnia 2016 roku naczelników kanadyjskich. Także pozdrawiam w tym momencie już teraz wszystkich, którzy do Midland się przygotowują, do pielgrzymki pieszej. Przypomnę, że można w tej pielgrzymce, do tej pielgrzymki pieszej się jeszcze zgłosić. Ci, którzy boją się, że nie będą mogli w całej pielgrzymce pieszej uczestniczyć, bo nie będą mieli siły, mogą iść tylko jeden dzień, dwa dni, ile tam się prawda zadeklarują, ile będą chcieli. A także, tak jak to wielu robi, wielu po prostu ten dzień sobie rezerwuje, aby rano wsiąść w samochód i do Midlandu po prostu pojechać. I być na tym najważniejszym kolonijnym wydarzeniu tutaj w Ontario i w ogóle we wschodniej Kanadzie, bo w tym przyjeżdżają także goście i z kobiety i ostatnio wydostaje się był ktoś także z Alberty i z Manitoby, tak mi się wydaje. No, zobaczymy. To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich. Zachęcam, zapraszam w imieniu właśnie Konferencji Polskich Księży na Wschodniej Kanady. Zapowiadałem pieśń do wykonania Krzysztofa Krawczyka, i to może teraz mi się uda. Krzysztof Krawczyk, proszę Państwa. Thank you.
przecież nawet niewielka rzecz, trzymana wystarczająco blisko oka, jest w stanie zasłonić człowiekowi cały świat. Ludzie mogą odrzucać Boga z powodu złego przykładu. Tych, którzy mówią, że w Niego wierzą, ale postępują zupełnie inaczej. Lub z powodu prądów umysłowych wrogich życiu religijnemu. Powodem odrzucenia Boga może być znana już z opisu grzechu pierworodnego skłonność grzesznego człowieka do ukrywania się ze strachu przed Bogiem. Tak jak to zrobił pierwszy człowiek, chowając się po grzechu przed swoim Stwórcą. Kiedy człowiek, mając fałszywy obraz Boga, może także obawiać się, że Bóg zbyt wiele od niego zażąda. Dlatego ucieka przed jego wezwaniem, podobnie jak przed pierworodnym. Wszystko to jednak nie oznacza, że człowiek nie jest z natury swojej otwarty na Boga, a jedynie to, że człowiek potrafi owo naturalną otwartość zagubić przede współczesnym coraz częściej z jego świadkami. Znany historyk religii, Mircea Eliade, na podstawie wykopalisk i odkryć archeologicznych ustalił, że człowiek już w zamieszłej prehistorii posiadał wierzenie religijne, związane najczęściej z ceremoniałami grzebalnymi. Jako fakt stwierdził więc powszechność wiary w rzeczywistość ponadnaturalną w całej historii i przestrzeni zamieszkiwanej przez człowieka. Nawet wszelkie dążenia i próby wykorzenienia wiary i religii, jakie miały miejsce zwłaszcza w XX wieku, dowodzą tego, że człowiek jest z natury otwarty na Boga. Mimo ogromnych nacisków podejmowano starań, aby ludzie przestali wierzyć, nie można mówić o zaniku religijności. Oczywiście wielu ludzi odeszło od chrześcijaństwa, ale wiarę chrześcijaństwa zastąpiły u nich wszelkiego rodzaju obrzędy świeckie i świecki kult lub prymitywne formy religijności związane z przesądami, horoskopami, magią, które pokazują, że głód Boga dał sobie znać nawet wtedy, gdy wprost zwalcza się wiara w Niego. Święty Augustyn w swoich wyznaniach zapisał: stworzyłeś nas skierowanych ku sobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie, Boże, nie spocznie. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza: pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Może zapytajmy się siebie, czy w naszym codziennym życiu, zabieganiu, aby nie zagubiliśmy gdzieś tej naszej naturalnej otwartości na Boga. Co robimy, aby tę otwartość w sobie rozwijać? Czy sięgamy po tę codzienną modlitwę, dlaczego ten krótki pacierz? Zapamiętajmy, człowiek jest otwarty na Boga. Mamy w sobie to pragnienie poszukiwania Boga. Ale każdy z nas jest również wolny i dlatego może się od Boga odwrócić. Nie będzie jednak wtedy szczęśliwy, bo stworzony z miłości i do miłości, człowiek osiąga szczęście tylko wtedy, gdy otworzy się na Boga, który jest miłością, jest źródłem tej miłości, której pragnie. To, drodzy słuchacze, tyle katecheza. Także niech te pytania w nas pozostaną, ta troska codzienna o nasze życie wiarą, i to korzystanie z tego naturalnego daru otwartości na Boga, abyśmy mogli przyjąć tą piękną prawdę o Nim, jaką objawił nam Jezus Chrystus w swojej Ewangelii, o tym nauczamy z posługiwaniem na życiowym w Kościół, abyśmy mogli to coraz mocniej przyjąć. Czytam teraz człowieka, który prowadzi się i wykonanie tej kaplicy pamięci, nawet jak to całkiem się porównuje, to kaplica pamięci i pamięci o tych, którzy oddali swoje życie, ratując podczas II wojny światowej. Te świadectwa zbiera ksiądz Paweł Rytel-Fabrianiuk, rzecz
wśród zgromadzonych relacji z wydarzeń II wojny światowej znajduje się przykład heroicznej odwagi, jaką wykazał się mały chłopiec. Edward Wodziński po drodze do szkoły miał ciężko pracujących i wygłodzonych żydów. Kilka razy podzielił się z nimi chlebem, który dawała mu matka. Zapraszamy do wysłuchania tej historii. O pomocy Edwarda Wodzińskiego powiedziała nam jego żona Krystyna Wodzińska. Jeżeli znają Państwo inne przypadki ratowania ludności żydowskiej przed zagładą, na przykład takie, które znane są jedynie w najbliższym otoczeniu, to zachęcamy do ich opowiedzenia, by pamięć o bohaterskich postawach Polaków została zachowana. Listy z relacjami można wysyłać na adres Radia Maryja, ulica Żbirki, Wytura 80, 87 100 Torun, dopisując na kopercie kaplica pamięci lub drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl. Na zgłoszenia czekamy również pod numerami telefonu 609 002 482 oraz 609 498 543. No i oczywiście, żeby pan dzwonić się z Kanady czy z Stanów Zjednoczonych, trzeba zawsze przed tym numerem wybrać 011-48. Drodzy Państwo, tak powoli kończy się czas naszego dzisiejszego spotkania.
bardzo serdecznie dziękujemy ojcu Jackowi Krzysikowi za poprowadzenie programu z Toronto. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili słuchają Radia Maryja w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. I już czas, aby łączyć się z Toruniem. Jesteśmy już w Toruniu i ze Storunią. I z Toruniem pozdrawiamy wszystkich. Życząc pokojnej nocy, a tym, którzy leżą w szkole, będę spieszył się do pracy. Życzymy pięknego, pozostawionego nowego dnia i szczęścia się pracy. Na zegarach już 5 minut po godzinie 3:00. O tej porze zapraszam do wysłuchania katechezy.
zapraszam na katechezę. Jesteśmy w tej części katechizmu, w której omawiamy wyznanie wiary, credo. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ojca, dzisiaj właśnie to Wszechmogący Ojciec, już mówiliśmy, a teraz Wszechmogący. Spośród wszystkich przymiotów Bożych właśnie to credo wymienia tylko Wszechmoc Bożą. Tylko to. Wyznanie ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Wierzymy, że Wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył. On jest tym mistrzem, którego dzieła podziwiamy na świecie, w człowieku, w przyrodzie, w materii ożywionej, jeszcze nieożywionej. Pomyślmy o tych wszystkich stworzeniach, o całym świecie. On to wszystko stworzył. Dzieło chwali mistrza. Nie tylko stworzył, ale podtrzymuje w bycie. Wszystkim rządzi. I wszystko może. Ta wszechmoc jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem. Wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego. Jest tajemnicza ta wszechmoc, ponieważ tylko wiara może ją rozpoznać. Tylko wiara. Stąd powinniśmy modlić się o żywą wiarę, o dary Ducha Świętego, abyśmy mogli pojąć to, czego nie może pojąć Jezus, który chodził z uczniami, gdy miał odejść już do nieba, wstąpić do nieba, mówił: jeżeli odejdę, ześlę wam pocieszyciela, on was wszystkiego nauczy. On daje to światło, abyśmy pojęli to, czego nie możemy dotknąć, zrozumieć jako ludzie. Możemy studiować w nieskończoność, ale nie pojmiemy. Pismo Święte wielokrotnie wyznaje powszechną moc Boga. Nazywa Pana Boga, Ojca Niebieskiego, potężnym Bogiem Jakuba w Starym Testamencie, Panem Zastępów, Panem Ziemi, potężnym w boju. Bóg jest wszechmogący na niebie i na ziemi. A ponieważ On sam je stworzył, dla Niego nie jest nic niemożliwe i rozporządza On swoim dziełem zgodnie ze swoją wolą. Bóg jest Panem Wszechświata, którego porządek sam ustalił i który jest Jego wolą. Zobaczmy ten porządek, ten świat, wszechświat, jako to równocześnie harmonia. Warto, proszę Państwa, nad tym się zastanowić. W tej chwili jest lato. Popatrzmy chociażby tylko na przyrodę. Popatrzmy na to wszystko. Jaka jest harmonia. To człowiek wprowadza często dysharmonię, chociażby przez tę manipulację naturą, działaniem wbrew naturze. Jakie są dysharmonie, z kolei warto o tym wszystkim pomyśleć. Którego porządek sam ustalił i którym jest niesamowicie poddany i uległy. Jest on władcą historii. Rządzi sercami ludzi i wydarzeniami według swego upodobania. W Księdze Mądrości czytamy: potężny działać zawsze jest w Twej mocy i w Twojej mocy.
obrazy pokazuje. On jest skarżycielem całego świata, całego wszechświata. Ale nad wszystkim ma litość. W księdze Mądrości czytamy: nad wszystkim masz litość, bo wszystko w twojej mocy. Bóg jest Ojcem Wszechmogącym. Jego ojcostwo i jego wszechmoc wyjaśniają się wzajemnie. Istotnie Pan pokazuje swoją ojcowską wszechmoc i troszczy się o nasze potrzeby. Przez przybranie synostwa, jakiego ma tu ciebie. Pan będzie mój ojcem, że będzie się moimi synami i córkami. Moim wszechmogącym. Jeśli Pan się pyta, będę się wyrażał. Wreszcie, przez przybranie synostwa, wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie, pokazuje swoją wszechmoc, ponieważ on najbardziej pokazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy. Ciągle czeka na nas. Wtedy tak jak na tym obrazie syn marnotrawny Rembrandta. Czeka. Czeka na nas, na nasz powrót. Jeżeli żałujemy, uznamy nasz grzech, on nam odpuszczy. Jeżeli prosimy to o to, o to odpuszczenie, po to, żeby nas wyzwolić z tej ostatniej dysharmonii, żeby wyzwolić nas z grzechu, z tego bycia z kręgu szatana, posłał swojego Syna jednorodzonego na ziemi, żeby nas zbawił, aby nas wybawić. Ta wszechmocna miłość. Wszechmogący Bóg wyrzucił nas z tego grzechu. Potrzeba tylko z naszej strony tego tak. Chcę być zupełnie wolny, wyzwolony do miłości. Ta wszechmoc Boga nie jest jednak samowolna. W Bogu moc i istota, wola i rozum, mądrość i sprawiedliwość są tym samym, także nic nie może być w mocy Bożej, co nie mogłoby, bo nie mogłoby być w sprawiedliwej woli Bożej czy w mądrym rozumie. Tak pięknie ujął to święty Tomasz z Akwinu. Wiara w Boga Ojca Wszechmogącego może być postawiona na próbę. Przez doświadczenie zła, cierpienia. I kiedy może się tak wydawać, że Pan Bóg jest nieobecny. Nieobecny w naszym życiu, który może być obecny w mocy. Mocy duchowe. To jest następny temat. Nie czujemy zupełnie Pana Boga. Wydaje się być nieobecny w naszym życiu. I kiedy może się wydawać, że Bóg jest niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawia jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym umierzeniu i zmartwychwstaniu swego Syna, przez który zwyciężył zło. Chrystus ukrzyżowany jest więc mocą Bożą i mądrością Bożą. On jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi, tak myślimy to. Zmartwychwstanie i zwycięstwo Chrystusa, Ojciec działaniem swojej potęgi i siły, pokazał przemożny ogrom mocy względem nas, wierzących. Gdyby nie wiara, może przylgnąć do tajemniczych dróg wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć do niej moc Chrystusa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Najdoskonalszym wzorem wiary jest Matka Najświętsza, która uwierzyła. Powiedziałem, dla Boga nie ma nic możliwego. Uwierzyła w to, powiedział do mnie, która mogła uwielbiać Pana.
jej przeniknie, serce jej przeniknie miecz boleści. Jak przepowiedział jej syn na samym początku, gdy wyszła ze świętym zakonem i zabrała się na Jezusa w świątyni. Myślę, że to wymysły naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie zarytę w naszych duszach, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Rozum ludzki, przyjąwszy ideę Boga Wszechmogącego, akceptuje następne ludzko i bez kochania to, co trzeba wierzyć, jakkolwiek byłoby wielkie i wspaniałe, przekazując obowiązek miarę życia. Pan Bóg jest wszechmogący. Wierzył w to i chciał. W takich strasznych chwilach cierpienia mówił, wiemy, że Ty wszystko możesz.
Na zegarach w Polsce 3:30.
katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W naszym programie czas na poradę pedagoga psychologa z zainteresowaniem serdecznie telefon. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam w poradach pedagoga i psychologa. Gościem dzisiaj jest Ursula Maria Kwiat. Znana jest Państwu z naszych audycji. Ursula Kaszara. Ursula jest doktorem nauk. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, drodzy Państwo, który będę mówił o sakramencie pojednania, który jest dobrą nowiną. A zatem kolejna audycja w cyklu o sakramencie pokuty i pojednania, który ma nam pomóc w takim głębszym przeżywaniu i rozumieniu, kim jest ten niezwykły sakrament, jest ten niezwykły. Już mówiliśmy o tym w ubiegłym naszym spotkaniu, że to jest sakrament naprawdę zupełnie niezwykły. Mówiliśmy też o tym, że w Powiedzi Świętej nie chodzi tylko o przebaczenie grzechów, ale chodzi też